Międzynarodowy Dzień Białej Laski obchodzono w Ośrodku Pomocy Społecznej. Jak zawsze był okazją do przypomnienia o specjalnych potrzebach osób niewidomych i niedowidzących oraz podziękowania tym, którzy mają udział w niwelowaniu barier, jakie napotykają osoby dotknięte niepełnosprawnością wzroku. Krystyna Skoneczna, prezes Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych, podziękowała władzom samorządowym za to, że pamiętają o osobach niewidomych. Gmina Polkowice od wielu lat ułatwia funkcjonowanie osobom niedowidzącym i niewidomym. Ze środków gminnych organizowane są m.in. turnusy rehabilitacyjne, dopłaty do leków, kupowany jest także niezbędny sprzęt rehabilitacyjny. Wśród gości zaproszonych na uroczystości obecni byli starosta polkowicki Marek Tramś, wiceburmistrz Renata Dębek, Elżbieta Sforacka-Dul z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Jolanta Mielczarek, pełnomocnik burmistrza Polkowic do spraw osób niepełnosprawnych. Wiceburmistrz Renata Dębek złożyła wszystkim członkom koła najserdeczniejsze życzenia oraz odczytała list wystosowany do nich przez burmistrza Wiesława Wabika. Powinszowania i kwiaty składano na ręce prezes Krystyny Skonecznej. Po części oficjalnej była okazja do wspólnych rozmów przy kawie i słodyczach.